Matury już zostały zakończone, co znaczy, że pewien rozdział w moim życiu także został zakończony i teraz zaczyna się nowy, to znaczy studia. I jeżeli jesteście moimi widzami od ponad roku, to zapewne wiecie, że planowałem iść do szkoły filmowej, ale niestety prawdopodobnie tak się nie stanie. A dlaczego? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Okej, okay, tak więc dla tych, którzy nie oglądali właśnie tego filmu o moich planach na temat szkoły filmowej. Otóż odkąd tylko zaczęły się moje pierwsze konkursy właśnie filmowe, które zacząłem notorycznie wygrywać, to właśnie pomyślałem, że to jest dobry cel, właśnie, że to jest dobry kierunek, w którym mogę się kształcić. Dlatego też postanowiłem pójdę do szkoły filmowej i byłem na dniach otwartych w warszawskiej szkoły filmowej, żeby właśnie zobaczyć jak to wygląda i naprawdę całkowicie klimat i to jak pracują bardzo mi się podobało i bardzo do tej pory właśnie chciałem tam uczestniczyć uczestniczyć właśnie, żeby dołączyć tam na studia i móc się tam kształcić. I w tym roku także byłem właśnie na warsztatach zaawansowanych, jeżeli chodzi o Warszawską Szkołę Filmową, gdzie tworzyliśmy własny film na temat scenariusza, który wylosowaliśmy. I nie chcę robić na temat tego oddzielnego odcinka, ponieważ materiału z tego mam naprawdę mało, dlatego właśnie teraz wam tylko wstawiam jakieś ewentualne przebitki z tego, co się tam działo, a także z filmu, jaki właśnie nagraliśmy. Ale niestety był problem następujący. Otóż było kilka osób, które mi mocno to odradzały, ponieważ było mówione właśnie, że akurat w tej szkole niektóre te zajęcia są prowadzone trochę tak jakby. Na odwal się, można powiedzieć, właśnie był taki komentarz jednej osoby, która była właśnie typowo na montażu, czyli na czymś na co ja chciałem iść. Że zdarzało się że nawet właśnie w tygodniu, że czasami po 8 godzin łącznie musieli siedzieć na korytarzu i czekać na swojego nauczyciela, więc jak najbardziej właśnie tego typu kierunek odradzał. Po tej właśnie odpowiedzi zacząłem trochę szukać właśnie w internecie opinii na ten temat i się dowiedziałem bardzo różnych, ciekawych opinii głównie tego oczywiście to są tylko plotki, nie wiem czy tak było na pewno. Właśnie były przypadki, że w szkołach filmowych to się zdarza, że po prostu przychodzą Niemcy i kiedy przychodzą Niemcy, to mają więcej pieniędzy i wyrzucają notorycznie polskich uczniów. Czy właśnie to się zdarza, że po prostu lekcje nie są prowadzone, bo nauczyciele nie przychodzą? I ogólnie wszystko tak jakby robić się na odwal, ale jak mówię, to właśnie tylko czytałem fora. Nie wiem czy to jest prawda, dlatego nie chcę tutaj mówić, że to jest prawda, ponieważ nie mam pojęcia, nie mam potwierdzonych informacji na ten temat. No i i na koniec doszła jeszcze najważniejsza sprawa, czyli sprawa pieniędzy. Otóż, jeżeli sobie obliczymy wszystkie te opłaty, to okazuje się właśnie, że na warszawskiej szkole filmowej większość kierunków jest naprawdę drogich. Prawdopodobnie tam zaczyna się od około 750 zł właśnie za montaż filmowy i to jest 750 zł miesięcznie, bo oczywiście to jest prywatna szkoła. A kończy się właśnie reżyseria czy operatorka na 1250 zł. I pomyślcie sobie teraz 1250 zł za szkołę. Do tego jeszcze dojdzie mieszkanie. A mieszkanie w Warszawie oczywiście nie jest tanie. Trzeba tutaj się e, właśnie borykać z ceną. Poniżej na pewno nie 800 zł, więc będzie od 800 do 1200 zł spokojnie i do tego jeszcze mamy media, które trzeba zapłacić i to wychodzi czasami nawet 200 zł i może być do tego jeszcze oczywiście mogą być pieniądze na życie, czyli właśnie jedzenie, picie czy właśnie cokolwiek to spokojnie wyjdzie miesięcznie ponad 2000 zł właśnie utrzymania takiej osoby jak ja w Warszawie, więc niestety ani ja się nie mogłem z tym pogodzić, ani rodzice się z tym nie mogli pogodzić, dlatego postanowiłem zacząć szukać jakiś alternatyw. Pomyślałem, że dobrą alternatywą będzie grafik komputerowy, ponieważ dużo spędzałem czasu wcześniej jako grafik komputerowy, jeszcze zanim zacząłem się interesować filmem yy, i nawet pracowałem przez kilka miesięcy w drukarni, dzięki czemu mogłem pozyskać właśnie doświadczenie, które pozwoli mi pracować dalej i chociażby też właśnie się na takowe studia. Niestety z grafikiem komputerowym też jest straszny problem w Polsce, ponieważ nie ma kierunku graficznego, Komputerowego państwowego, to znaczy, że nie ma takiego dna, który się idzie właśnie na dzienne za free, bo jak wiecie, zazwyczaj właśnie kierunki na studiach, jeżeli są w trybie dziennym i jest to szkoła państwowa, to są za free. I po prostu grafik nie ma czegoś takiego. Nie jestem pewien tylko jak jest z agh Prawdopodobnie AGH ma tylko i wyłącznie właśnie grafika komputerowego, gdzie czynsz jest właśnie darmowy. Ale grafik komputerowy na AGH to nie jest to samo co grafik komputerowy w akademiach artystycznych. Grafik komputerowy na AGH to jest grafik komputerowy, który robi grafikę 3D, który programuje, który posiada wiedzę na temat fizyki i matematyki. Ponieważ jeżeli spojrzymy właśnie na przedmioty, jakie Posiada grafik komputerowy na GH, to to jest właśnie matematyka analityczna, jest to jakaś właśnie yy, fizyka, jest to jakaś matematyka przestrzenna, jakieś właśnie figury przestrzenne. Do tego programowanie C to nie jest coś dla mnie, ponieważ ja nienawidzę programowania, Ja po prostu nie jestem człowiekiem stworzonym do programowania, ponieważ jestem strasznie chaotycznym umysłem i nie potrafię w ogóle programować i mam bardzo słaby stosunek właśnie logiki. I niestety ja nie potrafię często logicznie myśleć, tylko po prostu robię to, co uważam że jest dobre, dlatego też jak najbardziej, jeżeli jakimś cudem udałoby mi się dostać właśnie na ten kierunek, to nie ma szans, żebym się na nim utrzymał. Najtańszy grafik komputerowy, jaki znalazłem właśnie w Warszawie, to była cena 400 zł e, miesięcznie, ale to 400 zł to była szkoła policjalna. A szkoła policjalna nie jest w stanie wam zapełnić tytułu wyższego, ponieważ no to jest szkoła policjalna. Ona nie ma ani licencjatu, ani magisterki. To jest po prostu nie ten typ. Dlatego też w związku z powyższym postanowiłem, że całkowicie opuszczę pomysł pójścia na studia do Warszawy, ponieważ po prostu jest to za drogie i w żadnym wypadku ja ani moje Rodzice nie mają takich pieniędzy, by mnie utrzymać przez taki okres jak właśnie 3 czy 5 lat. Dlatego też wybraliśmy alternatywę, i tą alternatywą są Katowice. No i w tych Katowicach są dwie szkoły, do których chciałbym pójść. I jedna, uwaga, jest filmowa. Tak, teoretycznie jest filmowa, ponieważ to jest Uniwersytet Śląski, ale właśnie na Wydziale Radia i Telewizji. I są tam, jeżeli chodzi o filmówkę, są tam trzy kierunki. Jednym kierunkiem jest organizacja filmowa, drugim jest reżyseria, no i trzecim jest operator kamery. No i na początku, tak, chciałem mieć na tego operatora kamery, ale powiedzmy, że wymagania troszeczkę są jak dla mnie za wysokie i nie sądzę, znaczy, dla mnie są po prostu za wysokie, dlatego nie sądzę, że uda mi się przejść, ponieważ tam naprawdę trzeba. Wielu rzeczy i naprawdę trzeba bardzo dużej wiedzy, żeby móc podjąć się w ogóle w takiego kierunku, więc nie wydaje mi się, żebym w ogóle e, dał radę przejść przez egzaminy. Dlatego też postanowiłem wybrać coś takiego, co się nazywa organizacją filmową. Organizacja filmowa no to jest typowo właśnie człowiek, który zajmuje się zarządzaniem, właśnie planu, zarządzaniem sprzętu. Jeżeli chodzi o organizację filmową, trzeba mieć po prostu wiedzę. Jest podane dokładnie właśnie informacje, są podane wszystkie książki, których powinny się właśnie nauczyć, i z tego jest egzamin teoretyczny. I wydaje mi się, że na ten kierunek powinienem przejść i powinienem być z niego zadowolony. A jeżeli nie będę z niego zadowolony, to jest także drugi. Drugi kierunek, który bardzo też w sumie chciałbym mieć, czyli grafika komputerowa, grafik DTP. E, właśnie na Akademii Technicznej w Katowicach, nie pamiętam dokładnie jaka to była szkoła, tam są jednolite studia magisterskie. Co znaczy, że lecę z nauką całe 5 lat i po tych 5 latach od razu mam magistra. To nie jest tak, że właśnie najpierw robię licencję, a potem magistra. Mam po 5 latach od razu magistra. Oczywiście, jeżeli mi się uda go właśnie zdobyć, dlatego wydaje mi się, że to jest jak najbardziej spoko chodzi mi właśnie o czesne, że są na poziomie tam 250, około 300 zł miesięcznie, a do tego mieszkanie nie jest tak drogie, bo spokojnie sobie mogę wynająć coś za 400-500 zł miesięcznie i jeżeli właśnie wychodzi ten koszt około 1000 zł miesięcznie, to wydaje mi się, że jest jak najbardziej okej. Okay. A także mam rodzinę właśnie w Katowicach, więc wydaje mi się, że ona jak najbardziej także pomoże mi tam przeżyć. No i teraz pozostaje mi tylko podejście do egzaminów, bo do tych dwóch szkół już papiery złożyłem. Pierwszy egzamin to jest właśnie... Y Egzamin organizacji filmowej to jest tak naprawdę chyba tylko jeden egzamin, który będę przechodził. No, i jeżeli go nie przejdę, to po prostu przystąpię na studia na tą grafikę komputerową, a jeżeli przejdę, zostanę na organizacji filmowej. Oczywiście to wszystko zależy właśnie od tego, jak dobrze posiądę wiedzę, która tam jest właśnie do przygotowania. No i jeżeli chodzi o ten odcinek, to wydaje mi się, że to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście pamiętajcie o moim Instagramie, ponieważ tam macie Insta gdzie możecie więcej tego typu rzeczy dowiedzieć się o mnie, a także patrzeć na moje zdjęcia, które są, wydaje mi się, ładne, a także ze mną rozmawiać poprzez Instagram Direct. Więc jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, to jak najbardziej, właśnie polecam do mnie napisanie przez Instagrama Directa. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych odcinków, a następny odcinek będzie bardzo ciekawy, bo ten odcinek jak będzie dotyczył tego, co mam za sobą, czyli czegoś bardzo dużego, <grych> czegoś bardzo czterdziestocelowego i krzywego. Tak więc trzymajcie się i na razie.